Wiktor, słuchaj, no, po takim meczu co trudno pewnie się jakoś wytłumaczyć, bo cały mecz w zasadzie prowadziliście grę, albo staraliście się prowadzić, ale biliście głową w mur, no i finalnie u siebie zostajecie bez punktu. Huragan został w końcu zatrzymany, można powiedzieć, tak? No tak, czujemy niedosyt, bo cały mecz kontrolowaliśmy spotkanie. Nie mogli się stworzyć sytuacji, dobrze broniła się Drwęca. Ciężko coś powiedzieć. Tutaj jeszcze zanim zaczęliśmy rozmowę, to tak zauważyłeś, że rzeczywiście no, w Finch Parkie Drwęca no, nie grał wielkiej piłki, tak? To po prostu wyrachowany futbol, szybko strzelona bramka, no i później grali swoje, tak? U was z czego ten trochę brak pomysłu na rywala wynikał? Z tego, że właśnie pierwsi bramkę straciliście, czy jakbyś to uzasadnił? Ciężko było coś stworzyć, w 11 się bronili, Miller utrzymywał piłkę z przodu. Nie mogliśmy no, stworzyć sytuacji sobie. Ciężko było, wysocy stoperzy okay. Wygrywali pojedynki. Nie obawiasz się, że teraz, wiesz, jak już pierwsze punkty straciliście, to już tak pójdzie, zaczniecie rozdawać te punkty? Nie, myślę, że pójdziemy w sobotę. Wygramy, rewanż jest. Trzeba wygrać i za ciosem pójść. Jeszcze pytanko takie do ciebie, bo ty w sumie z marszu wszedłeś do trzecioligowej piłki. Ten przeskok był dla ciebie duży, czy raczej na spokojnie? Jest duży przeskok, zdecydowanie fizycznie. Ciężko się gra, inna piłka jest niż juniorska. A propos widzisz twojej fizyczności, to jeszcze na koniec takie pytanie. Wiesz, jak cię koledzy ze 100 milu nazywają? Pogba biały. Tak jest. A Pogba to twój idol rzeczywiście? Nie. Mafia wymyślił. A myślałem, że mafia twoim idolem jest. Nie. A piłkarski idol? Nie mam tak. Nie mam. No nie mam. Kto? No. Michael Carrick. Dobry zawodnik. No to ty już mówię. Czyli na twojej pozycji, tak? Środkowy pomocnik, defensywny, można powiedzieć, taki z inklinacjami do rozegrania. No to życzę ci, żebyś tak jak Michael Carrick pograł to.